Cześć, witamy po raz kolejny wszystkich widzów Harddrift.pl. Z nami dzisiaj Radek z zespołu Hard Attack i ze względu na festiwal Coverant, na którym dzisiaj występujecie, mam do ciebie parę interesujących pytań. Przede wszystkim, wy występowaliście już kiedyś na Covenancie. Wcześniej to był koncert z grupą Hypnosis, która była taka dość eksperymentalna na tym festiwalu. Powiedz mi, jak wspominasz tamtą imprezę w ogóle? Wspominam tamtą imprezę generalnie bardzo ciepło. Wszystkie Covenanty są przede wszystkim świetnie zorganizowane od strony takiej, wiesz, za sceną, jak i są również bardzo dobrze zorganizowane z przodu. Generalnie było fajnie. Z Hypnosis pamiętam, że mieli jakiś delikatny problem organizacyjny, ale ogólnie było bardzo, bardzo dobrze. Teraz dzisiaj mamy taką troszeczkę odwróconą sytuację, bo wtedy oni byli jak gdyby najmniej ortodoksyjnie grającą kapelą. Dzisiaj mamy bardzo ortodoksyjny line-up i tak naprawdę wy jesteście tak troszeczkę, no nie powiem, że eksperymentalni, ale wystajecie, powiedzmy. Na tle tego, co dzisiaj gra, tak, zdecydowanie wychodzimy bardzo eksperymentalnie tutaj, jeśli chodzi o to jak brzmimy. Właśnie chciałbym się was podpytać w takim razie, bo myślę, że wielu z naszych oglądaczy chciałby się zapytać w takim razie, jakie inspiracje was tak kierują, żeby tworzyć taką muzykę. Właśnie tutaj jest tak, że każdy ma inne inspiracje. Wiem, że to jest super oryginalne, że każdy ma inne, wiesz, wypadkowa i tak dalej, jakieś tam zainteresowań, pierdu. Ale jeśli chodzi o sekcję rytmiczną, to ja i Heavy jesteśmy, bo ja gram na basie, ja i Heavy jesteśmy raczej zapatrzeni w muzykę z lat 70. i 80., jeśli o to chodzi, i 90. typu Pantera, Entombed, Venom, wiesz, takie rzeczy, nie? Jeśli chodzi o polskie zespoły, AC Drinkers na pewno i tym podobne sprawy. Jeśli chodzi o resztę muzyków, no to nasi gitarzyści generalnie słuchają też różnej muzyki. Rudy gra oprócz tego jeszcze w Totem, gdzie gra zupełnie też coś innego niż my. I oni po prostu przynoszą riffy, my je razem obrabiamy, aranż powstaje wspólnie. Powstają do tego później teksty i melodie i po prostu to, co wychodzi, to Hard Attack. Właśnie, słuchaj, bo dzisiaj też jest taka wyjątkowa okazja z tego powodu, że to jest właśnie Totem i w ogóle sporo znajomych spotkało się tutaj na backstage'u. Powiedz mi, przygotowaliście coś specjalnego? Postaracie się jakoś wykorzystać właśnie tę wyjątkową okazję? Znaczy, jeśli chodzi o specjalne rzeczy, które przygotowaliśmy, to będzie coś takiego. Na jeden kawałek dołączy do nas nasz kolega i zagramy po prostu na trzy gitary. Znaczy, w sensie, że będą trzy gitary elektryczne, bas, perkusja i wokal. Jak Iron Maiden. Macie taką możliwość, taki przywilej, taką okazję grania nie tylko przed publicznościami metalowymi, ale także przed korowymi. Powiedz mi, kiedy na przykład wybieracie się na taki festiwal jak dzisiaj, o takim profilu, jakim jest, czyli właśnie bardziej metalowym, czy jakoś inaczej podchodzicie do organizacji koncertu? Nie, podchodzimy zawsze tak samo. Mamy cały plecak napojów wyskokowych. Generalnie oczywiście przed koncertem jesteśmy bardzo, bardzo świeży i ja dzisiaj jestem trzeźwy jak świnia, aczkolwiek później zawsze jest impreza, bo wszyscy, którzy tutaj są, no jesteśmy w Krakowie, nie? Wszyscy tutaj są, to są tak naprawdę znajomi. W Mayheronie śpiewa Merin, na perkusji jest Patryk, ja z nim byłem wcześniej, 5 lat temu tworzyliśmy inny zespół w Krakowie. Oczywiście no, Rudy z Totem, cała masa znajomych, wszyscy to znajomi po prostu. Też innym typem koncertów, które gracie nawet dość często, to są imprezy charytatywne. Czy na przykład, kiedy gracie o taką jak gdyby właśnie wyższą sprawę, wtedy też jest jakieś inne, wtedy macie inne podejście? Słuchaj, wiesz, nie, podejście zawsze mamy takie, że dajemy po prostu 100%. Czy gramy na Covenancie, czy gramy na koncercie dla Covana, tak jak graliśmy ostatnio tutaj, zawsze dajemy 100%, czy jedziemy do Chojnic, czy jedziemy do Biłgoraja, czy gramy w Krakowie, zawsze super się na to cieszymy, zawsze jest to ogromna frajda i po prostu zawsze staramy się dać z siebie wszystko, no bo przede wszystkim gramy dlatego, że czerpiemy z tego radość, nie gramy dlatego, że jest z tego góra kasy, czy wiesz, że mamy tam, nie wiem, brzerkę za darmo, czy coś takiego, gramy po prostu to, zajebiście lubimy. Słuchaj, no nie wszyscy mają niestety taką możliwość grania zawsze w takich przyjemnych warunkach. Graliście z zespołem Blackium z Libanu. Nie pamiętasz tego? Nie chodzi o to, że nie pamiętam, tylko niestety kiedy miał przyjechać Blackium, to wszystko było już ustawione i wyszło tak, że z powodów
z przyczyn rodzinnych, że tak się wyrażę, naszego wokalisty, niestety nie mogliśmy zagrać tego z Blackium i nie wiem jak jest w necie, nie wiem nawet wiesz jak to wyglądało, bo miały być dwa koncerty w Krakowie, w Warszawie, odbył się chyba tylko tam w Warszawie, nawet wiesz, nie wiem czy... Po prostu nie graliśmy z Blackium. No. Tak, to wszystko jeszcze miało być połączone z takimi wystawami dotyczącymi właśnie tej cenzury całej w Libanie, gdzie ponoć jest dość ciężko. Mam do ciebie kolejne takie pytanie. Dużym problemem, lurkując informacje na temat waszej kapeli, jest właśnie to, że jak wpiszę Hard Attack, to zaraz mi się pokazują problemy zdrowotne. A wiem, że wy mieliście płytę zapowiedzianą tak naprawdę na tą jesień i nigdzie nie mogą się dowiedzieć, czy ta płyta w końcu jest. Jeśli chodzi o nazwę, to została ona wymyślona przed erą internetu. I wymyślana była po prostu w takich okolicznościach, że nikomu nie przyszło do głowy, że Hard Attack jest czymś, co po prostu jest takim no, popularnym zlepkiem dwóch słów, prawda? Jest parę zespołów, które się tak nazywają. Generalnie ciężko troszeczkę znaleźć, ale wiesz, gramy i jest fajnie. Natomiast jaka była druga część pytania? Druga część pytania była taka, że ciężko było, była zapowiedziana płyta na jesień. Płyta, tak. Jeśli chodzi o płytę, wszystko jest już położone, tylko został nam mastering, no i wydanie. A z czego wynikała ta obsuwa? Obsuwa wynikała głównie z tego, że w sumie wszystko już było gotowe praktycznie w wakacje, jeśli chodzi o większość, o instrumenty. Mieliśmy problem właśnie z... nasz wokalista ma pewne po prostu tutaj sprawy, które to wszystko przesunęły w czasie. Dlatego to nie będzie na jesień, a bardziej początek roku 2013, bardziej może jakaś wczesna wiosna. W każdym razie wszystko jest położone, teraz tylko mastering. A co do tej płyty jeszcze było zapowiedziane, że tutaj pojawią się jakieś takie stonerowe wpływy. Słuchaj, w którym kierunku może te stonerowe płyty? Czy bardziej powiedzmy rzeczy stonerowo-dumowe, inspirowane Black Sabbath, czy może na przykład w kierunku jakiejś Wielkiej Brytanii, Orange Goblin? Ja jestem wielkim fanem Orange Goblin, to na pewno i słucham głównie właśnie muzyki z tych klimatów od Black Sabbath, Orange Goblin, Trouble, też był taki fajny zespół, jest Rozpad silnie, chyba jest jeszcze. W każdym razie jeśli chodzi o te klimaty, jest trochę wpływów, jest kilka wolniejszych kawałków, przede wszystkim wszystkie teksty będą po polsku. Oprócz tego jest też kilka szybszych numerów. Dzisiaj na tym występie będziemy grali chyba 6 kawałków. 2 są ze starszej płyty, pozostałe są wszystkie z nowej. Słuchaj, w zeszłym roku rozstaliście się z waszym wokalistą Grizzlym. To jest rozstanie tylko muzyczne? Czy już na przykład nie utrzymujecie kontaktów? No, generalnie nie widziałem się z nim od tamtej pory i jeśli chodzi o jakieś kontakty, to są one generalnie bliskie zeru, jeśli chodzi o mnie. Nie wiem, co się z nim dzieje, szczerze mówiąc. A powiedz mi, jak został wybrany nowy wokalista? Przetestowaliśmy kilku tutaj kandydatów i Drzewo wypadł po prostu najlepiej. Było z nim najlepsze porozumienie. Jeśli chodzi o tą chemię, która powinna być między muzykami, tutaj wszystko zagrało. A nie baliście się zmiany wokalisty? Bo tak naprawdę no, istniejecie już trochę i byliście rozpoznawani przez fanów. Często jest tak, że ten wokalista właśnie jako twarz zespołu, jeżeli się zmienia, część fanów też gdzieś tam powiedzmy wyparowywuje. Nie baliście się takiej decyzji? Jeśli chodzi o to, jak tutaj naszego nowego wokalistę przyjmują fani, to myślę, że radzi sobie bardzo fajnie. Tak naprawdę to, co będzie teraz, się okaże przy tej nowej płycie. No, moim zdaniem każda nowa duża płyta dla zespołu jest jakby jakimś takim przeobrażeniem się. Pokazuje, na jakim etapie zespół jest ze swoją muzyką. Zespół powinien ewoluować. Nie wywróciliśmy wszystkiego do góry nogami. Dalej jest to Hard Attack, dalej grają tam ci sami muzycy. Znaczy ja doszedłem 2 lata temu, także już po tej płycie, Polaris. Ale generalnie gramy dalej mocną muzykę. Teksty są teraz po polsku na płycie, tamtej połowa mniej więcej była po polsku, teraz wszystkie są po polsku. Wokale zrobiły się o tyle bardziej zróżnicowane, że Drzewo potrafi śpiewać różnymi technikami. Oprócz takich bardzo ciężkich wokali potrafi również śpiewać czysto i melodyjnie. Ma bardzo dobrą barwę przede wszystkim i myślę, że wszystkim się, znaczy myślę, że się spodoba. A czemu tylko teksty? Czemu tylko po polsku te teksty w tym wypadku?
stwierdziliśmy, że gramy w Polsce, raczej jeśli chodzi o karierę światową, to się na nią tak super o niej nie myślimy, a jednak teksty trafiają, nie? Ludzie słuchają tekstów, wiesz, nie wiem, może się identyfikują trochę z nimi, a jeśli są w języku takim ojczystym, no to trafiają po prostu od razu, nie? Po prostu, a teksty angielskie tak naprawdę możesz zrobić tekst po angielsku, zaśpiewać go, posłuchać, stwierdzić, że jest super, nie? Zaśpiewać coś po polsku, to na przykład nawet to samo przełożyć na polski, po prostu to trafia od razu i trudniej jest może robić teksty po polsku, ale na pewno są to, trafia to chyba bardziej do ludzi przede wszystkim. Wy dość aktywnie działacie na Facebooku i właśnie chciałbym zadać ostatnie pytanie o rzecz związaną z tym. Często udostępniacie różne rzeczy związane z jakimiś tam znajomymi, swoimi kapelami. Jakiś czas temu udostępniliście też również taką aferę związaną z The Gateway Complex, które ukradło w końcu okładkę Die Disease. Okładkę, dokładnie. Właśnie, jak to się skończyło? Czy ty wiesz, jaki jest finał tej sprawy? Szczerze mówiąc, nie przyglądałem się tej sprawie tak żeby wiedzieć, co się tam stało z tym do końca. Aha. Dobra, no postaramy musisz, się takim, musisz pytać Die Disease po prostu. Postaramy się w takim razie jeszcze dowiedzieć, może nawet dzisiaj. Dzięki, że oglądaliście kolejny nasz wywiad z festiwalu Covenant. No i dzięki tobie, że z nami chciałeś porozmawiać. Super, dzięki, że chcieliście wy ze mną porozmawiać. Jak najbardziej chętnie. Dobra, do zobaczenia. Cześć, tu Dźwiedziu z Hard Attack. Już wkrótce ukaże się nasza najnowsza płyta. Tymczasem zapraszam was na stronę harddrift.pl, gdzie wszystko będziecie mogli o niej przeczytać już wkrótce. We'll be right back.